Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, a to jest kanał Szczypson Games i zapraszam was bardzo serdecznie do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ tutaj filmy, no wiadomo, są codziennie, ale mam dla was bardzo ważną informację. Za niedługo, bo w tym tygodniu chciałbym wystartować z moim drugim kanałem, w którym będziemy również lecieć z filmami daily, czyli codziennie. Jest to kanał Szczypson Plus, do którego link macie w opisie i jest też w karcie, więc można sobie wbić, kliknąć i oczywiście zasubskrybować kanał. Tam już kilka osób z was przeszło, ponieważ widziałem, że tam jak dodałem do polecanych, no to już kilka osób strzaiło, że mam nowy kanał, więc można tam wbić. Tam na dany moment 20 subskrypcji, ale myślę, że po tym filmie to może tam, no nie wiem, myślę, że z 1000 może nawet być, więc... Więc myślę, że się rozwiniemy z tym kanałem. Plan na tamten kanał jest taki, że po prostu będziemy tam nagrywać GTA, będziemy tam nagrywać serię, chciałbym zrobić z Green Hell, chciałbym zrobić, co tam jeszcze, różne gry, tak naprawdę wszystko, co będzie można tam nagrywać, tam chciałbym nagrywać, tutaj jest kanał Minecraftowy, tam chciałbym rozpocząć właśnie granie w różne inne gry, które nie są Minecraftowe, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany moją osobą, tym co ja robię, to koniecznie powinienem tam wbić, bo tam też chciałbym zacząć sobie coś tworzyć takiego bardziej... Czy na luzie? No tak, można powiedzieć, że na luzie, no bo tutaj się jednak tak staram, a tam chciałbym, no też chcę postarać, ale nie chcę tam przykładać do tego jakoś tak dużej wagi jak do tego kanału. W każdym razie, na dzisiejszym filmie plan jest taki, że pokażę wam coś, co ukrywałem przed wszystkimi w Palionowie od bardzo długiego czasu, tak naprawdę od prawie początku powstania tego Palionowa 2. To ukrywałem to, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale na tym serwerze bardzo, ale to bardzo trudno jest znaleźć pewien surowiec, o którym już mówiłem kiedyś na live, jeszcze wam nie powiem co to jest, ale jest go mega trudno, znowu kolejna Manticora, ej, nam tu co chwilę coś się respi w tym pałacu, trzeba to, wow, jak uciekła na dół, dobra, czekajcie, muszę ją załatwić, raz, dwa, trzy, to... chodź, o nie, w liany wpadła i nie mam jak jej uderzyć, no nie, o, tu, uda mi się, no nie, ej, nie mogę jej uderzyć, o dobra, uderzyłem ją, kurczę, mam za słaby miecz, muszę ulepszyć w końcu, brakuje mi jednego levela do tego, żeby ulepszyć sobie coś na 30, bo mam tego Tiger Sworda, którego nie używam jeszcze, kurczę, uciekła mi ta Manticora, najgorzej, chodź tu, pa jak ona ucieka, pa jak zwiewa, o nie, ale ona się boi, ewidentnie się mnie boi, no nie, dlaczego ona tak lata dobrze, jak ona to robi, że ja już prawie ją miałem, prawie, ajajaj, chodź tu, ała, ała, ale zadała mi obrażenia, ała, ała, nie, jak ona bije mocarnie dużo, ja, ała, nie, dwa serduszka mi zostały, ale fart, wypadło mi coś z niej, hit in black, dobra, zobaczymy co to jest, tutaj słyszałem, że ktoś jadł, ale czekajcie, kto tu jest? Halo, halo. Mnich przybył. Witam bardzo serdecznie, dzisiaj z nami Neon. Dlaczego dzisiaj z nami Neon? Ponieważ Neon jest jedyną osobą na serwerze, która wie o tym miejscu, które ukrywaliśmy, ponieważ zaczęliśmy je ukrywać wspólnie. Dokładnie, i tak. I dzisiaj was tam zabierzemy dokładnie, ale z tego co mi mówiłeś, no on jesteś głodny ponoć. I ziemniaka no, jakiegoś, bardzo głodny jakiegoś ziemniaka byś tutaj, że kurczę, tak powiem, no, wsunął. Więc chodź tutaj na górę, o tutaj też jest Emilia chyba, o widzę ją, tutaj jest gdzieś, ale dobra, udajemy, no. Że... Mam lecieć tam, gdzie są pokoje, nie? Jak stoi, jak się patrzy, tak, ja idę do pokoju właśnie swojego, dobra. Ponieważ tam mam te wszystkie ziemniaki. Tu mam skrzynkę, po raz pierwszy skręci się tak jak należy, dobra, masz tutaj... wyrzucam ci tu na wejście, będziesz miał stak ziemniaczków. Dobra, ja biorę to. O, dziękuję, ale zakładam zbroję. Stak ziemniaczków. Dokładnie, dobra, zakładam zbroję i teraz tak. Ja ci w ramach podziękowań wyrzucam perełkę. Dziękuję ci bardzo, ona się bardzo nam przyda w podróży teraz. Chodź, wyjdźmy tutaj na ten, na koło Borowika, ponieważ musimy polecieć w tamto miejsce i pokazać to miejsce widzom, w którym... A nie, to nie w, to, nie w tą stronę, w drugą. Koło Borowika, ja mam tam, kurczę. Gdzie ty jesteś? obok Sfinksika. No ale to mówię koło... miałem tam. Dobra, już wiem o co chcesz. No tu się będziemy się wystrzeliwywać, wiesz? Dlatego uznałem, że najlepiej jest wyjść gdzieś na jakiś wysoki punkt, Przez to oko zielone, przez to oko Saurona. O, dobra, po raz pierwszy to zróbmy na filmie, ponieważ jeszcze na filmie ja nieraz nie wystrzeliwałem się tamtędy. Dobra, patrzcie, to jest specjalny taki system ewakuacyjny. Łup. O jeny. Coś Milki wchodzi i wychodzi na ten serwer ciągle, dobra. Wylecieliśmy przez to okno życia. O kurczę, tam jesteś okno życia, ludzie. Dobra, chodź. Chodź, lecimy. Nieźle. Tylko kurczę, jak ty daleko już jesteś, czekaj na mnie. Jak ty, co? Że ty pierwszy wystrzeliłeś, jak ty to zrobiłeś? Jak ty tego dokonałeś, że to jest idealne? Jest po prostu gorszy w wystrzeliwaniu się z okna życia. Ja o, Milki znowu wbiła na serwer. Dobra.
coś cię. Dobra, to jest właśnie gdzieś tam tą stronę, to jest gdzieś tam tą stronę. Ja dokładnie nie pamiętam trasy, ale myślę, że mniej więcej wiem, więc... Ja muszę mniej więcej przypatrzeć, tam... gdzie ty się wystrzeliwujesz, bo normalnie ten... Mnie ja tam dawno nie było, więc... Ale dobra, to jest gdzieś tam. Ej, my już jesteśmy całkiem blisko w sumie. Ty, ale gdzie? Bo ja jestem w innym miejscu niż ty, więc... Nie, czekaj, widzę cię. Patrz, o, widzisz, dobra. Widzisz, gdzie jestem? Nie widzę, nie, czekaj. No czekaj, tu jestem, tu. Lewo. O, dobra. Ekstra, genialna sprawa. O, szkurczę. Dobra, ja tu przechodzę przez tą górę na drugą stronę. Dobra, ja zduniam, lecę tam do ciebie. Wow. Dobra, jestem tu w tym miejscu. To jest serio tutaj? Nie, w sensie, że już jestem blisko, ale bo już tutaj wiem, że to mniej więcej tutaj gdzieś było. Dobra, czaję. Gdzieś tam, po drugiej stronie, tak mi się mówię, wydaje. Jak się będziesz wystrzeliwał, to też się wystrzelę wtedy. No tutaj, chodź tu. Dobra. Tu się wystrzeliwujemy. O, dobra. Ściął mnie w powietrzu, ja też tak mam właśnie, jak to ścina, dobra. Ja już jestem tak naprawdę. W środku wody mnie ścięło, ale bez... Leć w stronę góry, jak tam przelecisz na ten, to leć w stronę góry. Tutaj na lewo jest taka. O, widzę cię. Ale ja mam daleki render dystans. O, kurczę, się super się wystrzeliłem normalnie. Dobra. Łup. Te buty są super, ale bagują się czasami. Dobra, tu jest już ta góra tak naprawdę, już jesteśmy blisko, już to widać. Widzisz, poznajesz miejsce? A, poznaję już, teraz to już. Kurczę, to jest tak miejsce. Dawno nie było. Tylko, no właśnie mnie też, dlatego tutaj niewiele jest zrobione od tamtego czasu. A ty tłumaczyłeś w ogóle, widzę, co tam się znajduje? Nie, właśnie, nie, teraz im dopiero pokażę, co tam jest. A, dobra, nie wiedzą. To trzeba będzie wytłumaczyć dlaczego, bo tutaj, no, widzę bardzo mało tego surowca dookoła. Ja też, ja widzę bardzo mało, w sumie to nie wiem. Tak, jak widzę, to już wybijam za każdy razem. No, ja dobra, tak samo, więc tu, to jest... Schodzimy na dół. Uwaga, patrzcie, co tutaj mamy. Łup, schodzimy. Mamy farmę krów, którą trzeba tutaj porozmnażać najlepiej. Tylko tu by się przydałoby się tutaj mieć trawę. Bo one trawę jedzą, nie? No. Mówisz, że przydałoby się mieć trawę? Nie gadaj, jaki fart! Co ty gadasz, że ty akurat masz blok z ten trawy? Tak. Ale tylko fart. Boję się, że go zjedzą zanim on się rozprzestrzeni. Oby nie zjadł. Ale one tak jedzą to? Tak, no chociaż nie wiem, czy na tej wersji w sumie, nie wiem. Kurczę, nie wiem, no zobaczymy, w każdym razie to niech się rozwija i zobaczymy, co tu się będzie dalej działo. Ale słuchajcie, dlaczego krowy? Ponieważ krowy to jest tak rzadkie zwierzę na tym świecie, że na początku, jak tu rozpoczynaliśmy rozgrywkę, w ogóle nie widziałem krów, w ogóle. I było tak ciężko je znaleźć, o, a nie, skóra patrz, jest przydatna. Zobaczmy, czy ją wetnie tą trawę? Nie, dobra, super. Czekaj, bo jeszcze nie... Jeszcze... Zrezygnowała, bo ją za dużo osób obserwowało. W każdym razie, krowy to jest mega ważna rzecz, ponieważ z tego robimy książki, z tego robimy plecaki tak naprawdę. Co jeszcze można robić ze skóry? Co się tutaj tak przydaje? No te książki przede wszystkim do enchantów tak naprawdę, to jest taki... Mi się wydaje, że też przede wszystkim te plecaki, no bo jednak... No tak, plecaki to są mega, no ale plecak, no, jak się już zrobi, to już jest jeszcze z głowy, dużo, nie? Niektóre meble jeszcze potrzebują... Tak, dokładnie, no. Dużo rzeczy potrzebuje tak naprawdę skórę, bo tutaj mamy dużo craftingów dodatkowych jeszcze, no a kurczę, jest deficyt na to niesamowity, bo bardzo mało jest tych krów na tym świecie. Dokładnie, no i właśnie jest... tutaj postanowiliśmy, one tu się zrespiły na górze i po prostu je tam zrzuciliśmy na dół, zrobiliśmy takie pomieszczenie, które za każdym razem murujemy, dzięki czemu... Nie mogę się wystrzelić. Dzięki czemu... Ano, jak idealnie, jak mi się udało. Chciałem cię tam zamurować, ale nie zdążyłem. W każdym razie... Tutaj właśnie to chowamy, żeby tam się mogły te krówki pod tym, wiadomo, sobie spokojnie żyć, żeby nikt nam ich nie wybił. Na początku był plan, żeby je tam przetransportować na tą wyspę. Może to kiedyś zrobimy. Ty, w sumie, bo to jest nadal świetny pomysł. Jak nie? Się tu stoi, to słychać te krowy. Jestem ciekawy, tak, słychać, czy ktoś no. kiedykolwiek w życiu się skapnie. Ale wiesz co, to jest takie miejsce, w którym nic nie ma i wydaje mi się, że nawet jeśli ktoś tu będzie, to przebiegnie i oleje. Ta. Że tak, nie zwróci uwagi na to, no. Ej, a w ogóle opowiedz może o tym planie, co był z tamtą wyspą. No tak, właśnie mówiłem, że z początku chcieliśmy zrobić tutaj takie schody i tam doprowadzić te krowy na tą wyspę, ponieważ wtedy nikt totalnie by nie wiedział, że to tam jest i byśmy byli mega ukryci z tym dobrze. No bo to kto by szedł na taką wyspę, gdzie tych wysp jest co chwilę tutaj jakaś jest, kto by szedł na taką wyspę nad wodą? No raczej nikt. A tam moglibyśmy mieć, no ale no może to kiedyś zrobimy, nie wiem, no piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy coś innego zrobili. To możemy coś innego tam zrobić, mamy tutaj krowy już, to możemy jeszcze coś ukryć na wyspie innego. Możemy coś tam, co byśmy tam a mogli taki zrobić? Taki skarbiec tam zrobić sobie zapasowy. No ej, to nie jest głupie, ej, dobra. Łamywacze mogą nas okraść przecież, a my mamy dużo złota na przykład, to można połowę złota ukryć na takiej wyspie. No dobry plan, dobra, to czekaj, idziemy tam teraz? No, możemy iść. Czekaj, tylko ja nie mam żadnego budulca chyba za bardzo. Ja mam budulca, ale... Bo nawet dla nas obu, jak chcesz, tak mam, no. W sensie, tam najlepiej jak się jedna osoba wystrzeli, a druga da wiadro wody, bo ja mam akurat wiadro wody i wtedy jeden ze wpłynie, wiesz o co chodzi. Tylko wystrzelić się nie da żadnych chyba na tą wysokość, mi się wydaje. W sensie, no wbudować, o to mi chodzi.
No. Bo tak, ale czekaj, ta wyspa jest wyjątkowo nisko. Tak mam no, wrażenie. To prawda, że nisko jest niżej niż zazwyczaj mi się wydaje. Dobra, lecę no. tam pod nią, zobaczymy. O, tylko tu trzeba uważać, bo tu są rekiny też, nie? Serio? No, tu są w tej grze rekiny. Na środku oceanu, ale to jest tak dobre. No, to jest mega dobre. Wystrzeliwuje się też tam. Dobra, ja tu czekam. W ogóle patrz jaki cień daje to. Ja nie mogę, jakie to jest super. Ta wyspa daje normalnie cień. Na... Jakie super. Przez to można ocenić, gdzie trzeba kopać, żeby wykopać się tuż obok tej. Fajne to jest. Dobra, ty robisz to? Wow, slime tak mnie też zaatakował. Co ty gadasz, jaki slime? Wypłynął spod wody tak nagle. No, to jest mega creepy. Ale te slime to są przydatne w sumie, nie? Co? Jak Tiger Sword się sprawuje? No właśnie jeszcze go nie używam, bo nie mam go ulepszonego, wiesz? Ja odczekam, będę miał 30 level, mam 29. Może. Jak ktoś teraz zabije. Mogę się zemrzątować. Nie no, bo już mam 29, to już mi brakuje jednego, nie? Ale jak ktoś mnie teraz zabije, to zwariuję. Dobra, kurczę, trzeba się tu na dół zjechać. Ja tu nic nie widać totalnie. Kobla. Dobra, to jakbyś mógł tam. Od dołu kopać sobie. No trzeba od dołu, no bo tutaj nie jesteś w stanie na wodzie tylko postawić. A wyspa jest nad nami? Tak. Patrz, tam jest. Dobra, nieważne. Ej, co? Tam jest kolejna nad krowami. Ej, czy my Czekaj, to może o tamto nam chodziło? Nie, o tą na pewno. Tam ale... nie widzieliśmy. I co? Jestem pewien, że o tą. Ja dopiero teraz tą zauważyłem. Nie no, to chyba była ta. Bo patrz jak to jest... Co? No czekaj, tak, czekaj. Nie widzieliśmy, naprawdę, bo tam tej wyspy no, nie widać. No to prawda, tak jakby się teraz pokazała. Przecież ja się tu rozglądałem na tym odcinku, nawet mam to nagrane. Tu nie było innej wyspy dookoła. No właśnie. Ja też. Co jest grane? Ej, dobra, to możemy na tej wyspie to zrobić, w sumie łatwiej będzie. Niemożliwe, wyspa się sama pojawiła, kurczę, o co chodzi? Możemy z tej wyspy później zrobić przejście na tamtą wyspę też, wiesz? No, ale na przykład szkłem, żeby było mniej widoczne. To mi tak zryło banie w tym momencie. No, serio, ja też nie wiedziałem, że tu jest ta wyspa, w ogóle jej nie widziałem. No nie, no faktycznie chodziło o tamtą, ale żebyśmy tej nie zauważyli? Masz wiadro wody może? Mam. To, dobra, to mi możesz wyrzucić, chyba, że chcesz się podkopać na górę. No daj mi, ja się podkopię. Dobra, podkop się. I ci spłynę wodę, że tak powiem. Kurczę, dobra. Tylko musisz mi dać kobla, bo nie mam. Dam ci, no. Okej, okay. Dam ci całego jakiego mam, bo nie wiem ile tam trzeba no, będzie. O kurczę, uważaj, wilkołak tam jest. Dobra, no możesz mi dać już. Dobra, to i to masz. Dobra, możesz go poskromić. Dobra. Tylko trzeba będzie rozwalić ten słup. Tylko, aha, stary, bo ta woda na tej wysokości zamarza też. To jest ważne. Serio? No. Może mi dobrze, że mam te buty, bo inaczej jakby mi zamarzło. No ale jak ona ci zamarznie, to ja ci rozwalę ten loot i na nowo ona się rozwali, nie? Więc to luz, nie? A, no w sumie, no. Tylko chodzi o to, że ona nie będzie mogła być na stałe, że nie będziemy mogli tak stało tam wchodzić. Ale z tego co wiem, na tej wyspie jest ten slajmowy, ta slajmowa woda taka. A ona nie zamarza, więc można ją spuścić w sumie. No, czaję. Wow, jak to jest wysoko, prawie dwa staki na to poszły. Masakra. Jakbym teraz spadł, to jest klops, nie? Myślisz, czujesz, jakbym miał pecha takiego, że teraz akurat by we mnie piorun walnął albo coś? O nie. To by było straszne. To by było okropne. Dobra, kopię się w ten sposób, bo... Myślisz, wow, że stary, śnieg mi się pojawił, śnieg mi się pojawił na tym koblu, co stawiam, no. Tu jest w ogóle śnieg na tym, ale jazda. Dobra, czekaj, ja tutaj zrobię tak. Robię dziurę w tym slajmowym terenie. O, tu jest chyba kobl. Jakiś żelek, czy co to jest? Kurczę, jak tu się przekopać teraz na drugą stronę? Stary, co to jest za materiał? Dobra, przekopuję się. O nie, spadłem! Najgorzej! Nie wierzę w to, nie wierzę. To jest pech jakiś. Ale dobra, wiem jak tam wyjść. Tylko, stary, ten żelek nie spływa, okazuje się, że ta... Ale ja się tu biję z potworami. Dobra, o nie! Dobra, mam sposób. Dobra, mam sposób, stary, na wejście. Dobra. Kurde. Nie zdążyłem. Już jeszcze raz. Ale sposób wynalazłem, ale jestem teraz zestresowany. Dobra. Jeszcze raz. Wow. Dobra, udało mi się. Dobra, czekaj, rozlewam tu tą wodę, ale ona zamarznie na 100%. Mi się wydaje. A wezmę to i to. Dobra, to rozpływa się też. Wow, to się połączyło z tym. Patrz, widzisz?
Widzisz, jak spływa woda? Ej, no, widzę. To jedna z drugą się połączyło. Jak to wygląda? Ale niesamowicie to wygląda. Ja bym jeszcze znalazł innego koloru te i wtedy można by było, wiesz, zrobić kilkukolorowe takie te spływy. Taki wodospad. Tylko potem chyba trzeba będzie to zamurować i zniszczyć to, żeby właśnie nie było to miejsce podejrzane w żaden sposób. No, prawda. Co? Jak się patrzy przez tą wodę? What? Jak się patrzy, jesteś pod tą wodą i patrzysz się w górę, to masz takie rozświetlone jakby, nie wiem, jakby miał zaraz, nie wiem, Bóg się objawić. Co? Masz serio, a jak przez zwykłą patrzysz, to masz ciemno. A jak przez tą, to masz tak, nie wiem, potem ci pokażę. Dobra, rozumiem. Znaczy widzę, że mam takie, że jest takie jaśniej, no. Prawda. O, zamarzła ta jedna woda, ale ta druga woda ją trzyma przy życiu. Wpływasz tu? Dobra, widzę, że wpływasz. To. I tu by można było zrobić faktycznie ten. Tylko wiesz co, jako że ty wpływasz tym, to ja teraz zajmę się rozwaleniem tego koblowego tego. Dobra. Żeby tego już nie było, bo to jest niepotrzebne nam teraz. A to jest, no, takie widoczne za bardzo. A już będziemy sobie wpływać tamtym i tak. Dobra, lecę w dół z tym. To trochę potrwa, później też potrwa mi trochę wpływanie, ale damy radę. Chyba, że, wiesz co, może najpierw polecę tam do ciebie, a później to rozwalę. Nie, najgorzej, spadłem i tak. Ajajaj, nie mam. No, ja też już raz spadłem. Razem z przyjacielem. Ej, ale zauważyłem, że łatwiej się wpływa tą wodą slajmową, niż tą wodą zwykłą. Zauważyłeś? A to jest... No, w sumie to tak. Ty, ale patrz, jak tamtą drugą wyspę z góry. I mnie w ogóle spycha, stary. Robię tak, że wpływam na tą... Tak, i mnie spływa... Wejdź sobie tak głową, wow. spróbuj się głową zanurzyć pod zwykłą i spróbuj się głową zanurzyć pod tamtą. No, widzę, jest tak jasno. Tak miga się, tak miga w ogóle, nie? Nie wiem, czy miga. Pamiętam, że pod tą slajmową jest jasno. Jest jaśniej, no to prawda. To prawda. Dobra, już jestem prawie na górze. Dobra. W ogóle wiesz, że są jeszcze żółte i czerwone slajmy? No wiem, ale właśnie nie wiem, jak je zdobyć. Ja wiem już. One są w Netherze. Co ty gadasz? No, właśnie tam byłem ostatnio i... Szczerze mówiąc, czy muszę się wybrać do Netheru? No to będziemy musieli się wybrać w końcu, no bo ja tam byłem tylko na chwilę. Pójść po coś, czego i tak tam nie znalazłem, więc lipa. Ja tylko po to, żeby do zamku budować, nie? Rzeczy. Stary! Co? Patrz, ta woda znika, ta slajmowa, coraz mniej jej jest. Leciała trochę niżej. O kurde. Ale ta się trzyma dalej, nie zamarzła. No, ja ją już rozwaliłem, ona już raz zamarzła. Tak? A, okej, okay. No. Może dlatego to się tak obniżyło. Bo teraz, patrz, wszystko zleci na dół. Nie, zatrzymało się! Dobrze. Co? A nie, dobra, poszło dalej. Może po prostu, szczerze, zostawmy i tak to bez tego, żeby nie było podejrzane nawet, że ta woda spływa. No tak, tylko jak tu będziemy się dostawać, nie? To jest najgorsze. O, trzeba jakoś wchodzić, żeby się za każdym razem nie wbudowywać. A tu by można było mega fajną zrobić takie coś na wyspie, nie wiem, jakąś bazę na wyspie czy coś. To by było super. No. No dobra, słuchajcie. To będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia już jutro o godzinie... Nie, dlaczego ty to zrobiłeś? O nie, ty z wyrolu najgorszy. Ja już tam nie wchodzę w takim razie. A ja miałem przy schodzeniu rozwalić ten słup koblowy, kurczę. I teraz ja go rozwalę. Zrobić. Dobra, dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia jutro o godzinie 19:19 i zapraszam do Neona na kanał i do mnie na kanał Szczypson Plus. Link w opisie, tak jak mówiłem na początku filmu. Tam za niedługo startujemy z kolejnymi filmami dziennie z innych gier niż Minecraft. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się, do jutra. Na razie. Pa, pa.